W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam ciekawostki z Króla Lwa. Zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz podania propozycji na kolejny materiał w komentarzu. Zapraszam do oglądania. Akcja Króla Lwa jest luźno oparta na Hamlecie Williama Shakespeare'a. Król Lew oraz Pocahontas produkowane były jednocześnie. Jednak Disney uważał, iż to film o indyjskiej księżniczce odniesie większy sukces. Kaseta VHS z filmem Król Lew stała się najlepiej sprzedającą kasetą wszechczasów. Na całym świecie sprzedano ponad 55 milionów kopii. Muzyka do filmu skomponowana przez Hansa Zimmera, Eltona Johna oraz Tim'a Ricka okazała się najlepiej sprzedającą się ścieżką dźwiękową w historii filmów animowanych. Król Lew zajął także drugie miejsce w rankingu przygotowanym w 2006 roku przez Hollywood.com na najbardziej dochodowy, romantyczny film wszechczasów. Kilka imion bohaterów było opartych na języku Swahili. Simba znaczy w tym języku lew, Rafiki przyjaciel, a Pumba zakurzony. Mufasa zaś jest imieniem ostatniego króla Kenii. Inspiracją do scenerii filmu był park narodowy Hell's w Kenii. Ryk lwów w filmie tak naprawdę należy do tygrysów, ponieważ prawdziwe lwy ryczały zbyt cicho. Początkowo rozważano, aby czarnymi bohaterami w filmie były szakale, a nie hieny. Blizna na twarzy Skazy jest dokładnie w tym samym miejscu, w jakim bliznę miała odtwarzana przez Ala Pacino postać w słynnym filmie gangsterskim Człowiek z Blizną. Po stworzeniu postaci Senzi animatorzy doszli do wniosku, że przypomina ona nieco aktorkę Whoopi Goldberg. Jak na ironię, została ona później wybrana do zdobingowania tej postaci. Pumba to pierwsza postać w filmach Disneya, która puszcza gazy. Potem zdarzyło się to na przykład bohaterom Toy Story 2 podczas napisów końcowych. Scenarzyści pisali rolę Mufasy z myślą o Sionie Connery. Rozważono również kandydaturę Liama Nisona, natomiast propozycję podłożenia głosu odrzucił Timothy Dalton. W przeciwieństwie do pazurów innych lwów, pazury skazy są zawsze wysunięte. Jest to pierwszy animowany film Disneya, który pokazuje śmierć jednego z bohaterów. Nakręcenie sceny panicznej ucieczki Antylop Gnu zajęło prawie 3 lata. Do stworzenia tej sceny napisano nowatorski program komputerowy, który pozwolił setkom zwierząt biec bez wpadania na siebie. Kwestia, co niby mam zrobić wykonać taniec hula? była zaimprowizowana przez Nataniela Leina. Król Lew to pierwszy film Disneya który zdabingowano na język Zulusów na potrzeby rynku afrykańskiego. Oczy Nali zmieniają się z koloru niebieskiego na zielony podczas trwania filmu. Bajka początkowo miała się nazywać Król Dżungli. Studio Disneya zdecydowało się jednak na zmianę, gdy okazało się, że lwy nie żyją w dżungli. Jeżeli film cię spodobał, nie zapomnij go ocenić. Do usłyszenia w kolejnym materiale.